Witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest ze mną dzisiaj Tuzman. Siemaneczko! I to jest nowa gra, Blade and Soul, i w sumie tutaj Tuzman więcej da radę do niej. No, powiedzieć. Jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych MMORPGów, nie licząc Black Deserta. Jest to gra od twórców takiego hitu jak Wildstar. No i co ma tu powiedzieć, normalne MMO w tematyce takiej chińsko-azjatyckiej. Czekaj, tu widzę, mogę... Mam tego, Gon, Jin, Yun, klasy, Summoner, Blade, Force... No tam są rasy ci dają tylko do tego, klasy odpowiednie, nie? I tyle. Aha. Gon z tym, z Destroyerem wygląda jak z Devil May Cry'a. Jestem jeden ziomek, który wygląda jak Rock Lee z Naruto, nie? Z twarzy. Jak coś ludziska, Adam, ilu ma Adam widzów aktualnie? Nie wiem, ile masz subskrypcji na YouTube, pochwal się. 175 w dniu dzisiejszym. 175 w dniu dzisiejszym. A co? Nie, ludzie pytają, nie? Aha, no tak. Ostatnio trochę tak... Ten głos skąd kojarzę? Co my tu mamy? A Summoner? No, a ty grałeś Kung Fu Masterem, tak? Tak, i teraz mam Blade Mastera, nie? Dobra. Podaj link nam suba, to dajcie mi moment. Już wam daję linkacza do Adama kanału. Ale wiecie, jeżeli mają być po prostu puste suby, bo pytacie, to mnie nie obchodzi. Że tak powiem. Nie, pewnie będę oglądać. Adam nagrywa tego, co tam ostatnio wrzucałeś. Dying Light i Dying Light, macie Mirror's Edge, Prison Architect oczywiście leci. Też, nie wiem czy cały czas, ale tak, dosyć miesięczne. Często ma, no, więc ja akurat Prisona i Dying Light to tam oglądam. Proszę was bardzo, link do YouTube'a. Czekaj, wiesz co, ja chyba sobie zrobię tą Force Masterkę Yun. Bo ona tak fajnie wygląda. Dobrze, czekaj. Wow, to jest jeszcze dodatkowy kreator. Tak, tam masz twarz i w ogóle, nie? Okej, poczekaj, zmieniam. W takim razie zmieniam. Czyli ty robisz teraz... No to może ja zrobię Destroyera. A to masz tego, postać Spin to Win. Czyli? No on jest jak Barb z Diablo, masz cyklon, nie? Dobra, spoko. Ja ty wiesz, Diablo ja nie grałem, to mi ciężko nakreślić, nie? Duża postać, grupa mobów i po prostu wiesz, ty się kręcisz. Dobra, okej, spoczko. Wow, spoko. Ja, Jezus Maria, to już jak teraz widzę te detale, to ja już się cieszę, nie? To nie co tego. To World of Tanks, nie? World of Tanks, wiesz co? Bardziej mi chodzi o te detale na twarzy, nie? To wszystko, co można ustawić. O takie rzeczy. Body customization. Nie, bardziej się czuję, jakbym w APB grał, wiesz? Head size. Aha, dobra, przeczytaliśmy to? Są jakieś tutaj, nie wiem, lower body. Szerokich UD może nie będę robił. To już masz, od razu ci mówię, że masz widza jednego więcej, nie? Dzięki. Ale tak powiedział, że będę oglądał tego bardzo zabawnego, śmiesznego, komicznego, radosnego pana, z którym grasz. Ogólnie dzisiaj to słychać, jakbym był na lekkim kacu, bo ogólnie mam albo skrzel, albo płuca lekko załatwione. Ale masz pozytywny wydźwięk głosu, więc... To się też liczy. Dobra, już sobie to zresetuję, bo widzę w sumie, że tak jak jest podstawowa postać, to chyba jest najlepiej zrobiona, rzeczywiście. Mi się w Black Desercie podobał kreator, bo takie Pokémony możesz zrobić w nim. Odnośnie Pokémonów, to i tak najlepszy był spor pod tym względem. Znaczy nie, wiesz, w Black Desercie ziomki zrobiły Triona, nie? Aha. Z gry o Tron. I naprawdę wyglądał podobnie. Aha, no to spoko. Czekaj, outfit, to jeszcze możemy outfity zmieniać? Ile tego? Jezu. Znaczy i tak, to są to później, one są późniejsze, więc tego nie masz na początku, nie? Aha, no dobra, spoko. No. I był też typek żaba w Black Desercie. Czekaj, się zastanawiam, a wezmę sobie to. A pozycje też tutaj są jeszcze ten, tak jakby podstawowe te. Tak, a pewnie płuca zmieniają się w skrzela, nie? Dobra. A czekaj, voice, ja bym chciał go sprawdzić jakoś. No tam masz, jak masz tą do zaznaczania listę, to tam masz trzy dźwięki, masz to co będzie mówił, jak będzie, nie wiem, robił ha i w drugim będzie robił ha ha.
No pewnie, prawda. Dobra, zrobiłem boką postać. Dobrze, czekaj, jak to było, mówiłeś? Wild... O kurde. Wild Spring. Jeżeli nie masz go na liście, musisz no, wpisać... No, mam Wild Spring. No. Dobra, character name. Dobra, aha, mam użycie, aha, complete mam użycie. Complete creation, confirm. Okej. Okay. Zrobiłem... Jej, poziom. Zrobiłem małą, wredną, rudą w wielkim pancerzu, która ma dziecięczy głosik, nie? Znaczy pancerza nie będziesz miał na pewno. No wiem, pancerza nie będę miał, ale wiesz, mała, drobna, ruda z dziecięcym głosikiem i wielką zbrojką no. taką. Roman na pewno by się ucieszył z tej gry. Tak, tak. Roman no, lubi postacie, które wyglądają jak prostytutki. A nie, właśnie ona nie będzie wyglądać jak prostytutka, tylko tak... Ale tutaj takie można stworzyć, więc... To czekaj, anuluję ściąganie może. Na razie niech ten. No ja mam ja zrobiłem Afro Samuraja, więc... Jeśli kojarzysz można, anime, nie? Można, można. Coś mi mówi, wiesz? Tylko bardzo nie... fajna. Ale anime to jest Afro Samuraj, nie? Tak, wow, ja mam taki skill pod tabulatorem tutaj. Tu musisz mnie wprowadzić, albo czekaj, teraz mam tego, cutscenkę. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Ale bajer. Ale grafika jest piękna. Siema, cześć Edwarda. Nie no, grafika jest genialna. Illustration. Sorry, że skipuję ten cały tutorial, ale nie chcę mi się go robić drugi raz. Zarąbiście napisy są wprowadzone i wszystko. Mhm. Gra jest naprawdę mega orientacyjna. Zastanawiam się, czy na padzie by można było w nią grać. I mam wrażenie, że tak. Tak, miałeś tam osobną kalibrację pod tego. Choć podpada. Jestem przekonany, że niesamowicie ciężko by mi grać w nią na padzie. Bo jednak myszką jest mi łatwiej celować, nie? W przeciwników. Dobra, ja już skończyłem tutorial, czekam na ciebie, nie? Dobra, ja to oglądam tą cutscenkę, bo jestem po prostu ciekaw jej. Powiem ci napisy i wszystko to tak mi się z Metal Gearem kojarzy. Nie no, te efekty wizualne to są genialne. To jest gra z tego roku, czy z którego? To jest z tego, ona dopiero co wyszła. Wczoraj wyszła tego. Pełna wersja na, europejska, więc... Hongwon... Ingram? Co to jest? To ma jakiś sens? Znaczy jakieś znaczenie duże, czy nie? Ale co? Jeszcze raz? Ten Hongmrom Inniscrumpt. To co mieliśmy na tym? Na plecach? Ten symbol? Nie, chyba nie. O Jezu, jak ja kocham MG? Metal Gear? Metal Gear Phantom Pain, tak? Czy... Nie, bo nie rozumiem, kocham MG. Metal Gear. Aha, no to też mi się kojarzy z Metal Gearem, nie? No bo to było w temacie przed 10 minut temu, czy 5, nie? Wake up, Cricket? Wake up, Cricket, co? No czy tak, w Korei gra była już od zeszłego roku, ale europejska jest od dzisiaj 6 rano. Mhm, dokładnie. Bo dzisiaj mamy którego? Tak, może sprostujmy. 19 stycznia. Mhm. Dobrze. Gdzie jest mój uniform? Aha, spoko. Dobra. Wow. Ale bekowo ta postać wyszła. No mogę to zmniejszyć? Nie, nie mogę. Czekaj, pick up uniform. Dobra. Okej, okay. O, mogę, ale zarąbiście. Czekaj. Press the I key to open your inventory. Aha. Right click the uniform to put it on. Dobra, i żeby założyć, tak? Otwórz inwentarz. No Don, ja będę trzymał kciuki, nie? Za twoje jutrzejsze prawko. No, jak ziomek zdajesz prawko, to powiem ci tak. Dużo zależy. Ja no. Normalnie piwo specjalnie przygotuję, jeśli dzisiaj pójdę do sklepu. I kupię sobie piwo, jak wrócisz i powiesz, że zdałeś, to wypijemy do ciebie. Grasz na Europie? Oczywiście, że gram na Europie. No ja też chętnie z tobą wypiję piwo, a powiem ci tak, ja zdałem za pierwszym razem, ale tylko dlatego, że miałem farta. Bo miałem naprawdę gościa, który mnie wyluzował strasznie na tym, na prawku, bo gościu mi podstawił samochód, no ja wiem, jak? Nie wiem,
40 na godzinę, jakieś 5000 obrotów i gość mi tak parkował do tego, no, do manta manewrowego. To na to jest drugie podejście, więc... Dasz radę, ziomek. Jakbyś był zbyt gości i byś dał za drugim, to mi ci łyskaczem poczęstował nawet. Ja mam 25-letni. O kurwa. Skąd ty go masz? Dostałem. Dobra, ja tutaj też tak ten tutorial przelecę trochę szybciej. No, fajnie, tam też. Bezproblemowo. Wiesz co? A jest to jakiś sprint czy coś? Co jest? Dostaniesz go tam po pierwszym zadaniu z shiftem, nie? Bierz biegł sprintem. Aha, dobra. No ja tu z jakimś takim dryblasem teraz gadam. Okay. Ogólnie Blade Master jest postacią, która w przyszłej rozgrywce może przyzywać sobie miecze dookoła siebie, więc to jest zarąbista sprawa. Ty sprint jest zarąbisty. Ogólnie trochę wygląda tak śmiesznie, no, ale okej. Okay. Wygląda rzeczywiście tak. No powiem ci, mam lekkie spadki FPS-ów, nie? Pewnie tak, serwer. Ja nie mam. A serwer pewnie, serwer, obciążenie serwera. Znaczy, bo jest, no, to też jest, może być wina serwera, gdyż wiesz, dużo ludzi, ewentualnie możesz zmniejszyć sobie jakość cieni i będzie lepiej, nie? Zmę, na mojej maszynie jakby mi to miało nie chodzić, to bym się załamał. No tak. No, to jest drugi punkt. Nie, sądzę, że to jest kwestia internetu. Egzaminował, dał mi błąd za... Nie powiem przynajmniej tak, mówi mój instruktor. Ludzie dają, wiesz, mój kumpel raz nie zdał prawka, dlatego że karetka na sygnale wjechała, wiesz, zjechał tak jak wszyscy inni kierowcy, ale instruktor stwierdził, że za wolno i w dupę, nie? Wszystko poleciało, więc... No bo to jest wszystko zależne od tego, jakiego masz instruktora. Zobaczmy, J, L, nope, K... O, od 11 poziom jest crafting. A no to musimy go szybko rozwinąć. Tam Gathering Guild, to ten. O, i... Community? Kobieta w bieli. O Boże, fajny patent. A i później będziemy tego, mieli zadanie, żeby dołączyć do jednej z tam frakcji. I to co, zakładam? Sami jacyś tam Justici, nie? Wiesz, wszyscy to porządek i w ogóle, i jacyś bandyci. Oni tamci chodzą w, ci dobrze chodzą w jasno-niebieskich, nie? Wiesz, biały, niebieski tam albo biały, jasno-zielony. A tamci czarny i czerwony, więc no to tu chyba wiadomo. Wybór jest jasny, nie? No. Dokładnie. Czekaj, gdzie jest ten master tutaj? Tak, w Bydgoszczy to jest fakt. To instruktorzy to jest, wiesz... Czekaj. Żebyś zdał, to byś musiał mieć chyba tasaka przy sobie, tak naprawdę. Nie, no co ty, ja zdałem za pierwszym razem bez problemu. Możesz przyzywać tak, pierwsza myśl Virgil z tego, z DMC-ka, nie? Skoro mogę przyzywać miecze. Gościu, to jest ultimate z tej postaci, że przyzywa cztery chyba miecze, oprócz swojego głównego, to ma takie wiszące w powietrzu i mogę nimi rzucać, mogę nimi naparzać, zrobić jakieś tam kombosy, więc... Postać naprawdę fajnie się zapowiada. Jeszcze Assassin mnie trochę ciekawi, bo to jest taki ten, taki sneaky, wiem, że to jest najszybsza postać w grze, nie? No, do rozgrywki. Assassin to raczej logiczne, że musi być. Znaczy nie, bo masz tego, nie najszybciej zabija, tylko movement speed, bo masz bardzo dużo do skoków. No, tej postaci. No to tak, to musi tak być, no. Gdyby tak nie było, to byłoby trochę strzał w kolana. Z jakiegoś anime też takie coś kojarzę, ale rzucanie mieczami? Czy przyzywanie mieczy? Przyzwanie mieczy chyba nie było w żadnej anime oprócz DMC-ka. Czekaj, gdzie tu jest ta książka? Czego wstałem? Tu mam gdzieś książkę buchnąć mu z tego i nie widzę tej książki nigdzie. No tak, to jest tak. Nie, Boże. Dostałeś książkę do ekwipunku, ale nie masz jej czytać, nie? No znaczy nie, chodzi mi o to, że ten, że nie widziałem, gdzie mamy podnieść, dopiero po chwili mi się zaświeciła ten. Open it by pressing K. Ta kontrola, no. Dobrze. Czekaj, gdzie jest teraz ten? Książka, tak? K, żeby otworzyć. No dobrze, otworzyłem. Pogadać z mistrzem? To jest jakiś Soulsa możemy rzucić, to jest ta tarcza. Shumo, you can the Dune Hall, Duel Hall. O, Duel Hall, czyli podstawa walki. Mhm. Powiem ci, skoki są genialnie zrobione. Jeszcze szybować będziesz mógł. Będziesz mógł wybić się wysoko i tak powoli opadać, jak wiesz. A ty już mogę. Aha, no to tak, no tak na gliderze, to jest fajne. Ogólnie tutaj później możemy ulepszać sobie umiejętności, dodawać im albo max damage, albo obrażenie od jakiegoś elementu, co też jest fajne, nie? Czekaj, open to inventory. O, dostałem pierwszą kosę. Critical. Wow, kosa wyjebana.
Nie, naprawdę, sorry, wyrąbana jest ta kosa. Dobrze. Mam pogadać z ziomkiem, żeby się poduelować, tak? A czemu ja widzę jego kolana? Podczas cutscenki mi wcięło i widzę tylko jego kolana. O, to będzie jakoś tam lepszy. Mohukiny mi się kojarzą z tymi kukiełkami, nie? Mhm. Czekaj. Czekaj, tyk. Czekaj, gdzie jest ten focus, którego mam 30 zebrać? Przyznam, powiem ci, że nie widzę. Focus? A, dobra, już wiem co mam zrobić, okej. Okay. Czekaj. Znaczy w Fate Zero Archer mógł zrobić ten taki, jego specjalną umiejętność było tworzenie tego, tego Battlegrounda, gdzie miał mnóstwo mieczy. Ale też ten złoty ziomek miał tego, bramę Babilonu, gdzie też było cholera grani, nie? No. Ja ogólnie jestem wielkim fanem Fate Stay Night, nie? To jest bardzo fajne anime. Czekaj, więc... read the letter, Clay. Looks like you received a letter. Better read it. Czekaj, gdzie... Moim zdaniem, tu skupić picie? Jakie picie? Znaczy, to chcesz mi kupić, nie? O, fajnie, dobra, dostałem list. Wiesz, ile z niego rozumiem? Aha, na dole tłumaczenie, dobre. Mogę ci go nawet przeczytać. Nią cię ten... Nie. Och, i tak, tak. I wszyscy wiemy o co chodzi, nie? Dokładnie, to odmę, dokładnie. Czekaj, level drugi dostałem. Proving Grounds, no dobra. Wiesz, jaką grę bym sobie pograł, gdyby była znowu grywalna? Hmm? Tak jak na początku, Atlantica Online. Tak w sumie już w tych klimatach siedząc, nie? To ja bym naprawdę sobie wziął w Atlantikę pograł. No, Atlantica była fajna. Część, ale najbardziej lubię tę, w której Alex, czyli tą najnowszą lubisz. A co tam ten? O czym mówicie? O anime, Fate Stay Night. A, oglądaliście bardzo... High School DxD? Czy ktoś oglądał z was? Na. Zajebiste. Jest takie lekkie edgy, ale bekowe, tak ci powiem, że... Znaczy, te pierwsze części były najsmutniejsze według mnie Fate Stay Nighta. Te pierwsze, nie te najnowsze, tylko te wcześniejsze. Tam jest dopiero smutek. Mają kumpla, który się... poważnie się popłakał na tym, nie? No ale wiesz, jak dobre anime, no to czemu bym miał się nie popłakać, nie? No, z czego z tych najnowszych Fate Stay Nightów Aleksander był moim ulubionym bohaterem. A wiesz co, zarąbisty jest ten Berserker, naprawdę najbardziej, no najbardziej tego, pozytywna postać w grze. Znaczy w anime była. Tak samo z Full Metal Alchemista, moim ulubionym ziomkiem był ten porucznik, który wszystkim chwalił się swoim dzieckiem i żoną. Co go później zabili. To była moja ulubiona postać, nie? Czekaj, move beyond the highlighted area and press 1 to recover chi. No dobra. No tam padłeś pewnie, to jedynkę. To tak, ten, tak. To ten ziomek cię wywalił i złamał ci rękę. Ogólnie też później będziesz mógł wywalać typa i go klepać po twarzy, nie? Aha, okej, okay, spoko. Spoko. Wygląda całkiem spoko na razie. Tak? Ja mam... W pierwszym odcinku High School'a główny umiera? Bohater? Tak, coś takiego tam było. Ale nie wskrzeszają go. Nie, ale to nie jest główny, tylko jeden z głównych, nie? Aha, dobra. Jeden z głównych, ale jest bardzo fajnie to wszystko przemyślane. Na przykład jest bardzo mało anime, w których główny bohater ginie. I już wiesz, w ogóle nie wstanie ani nic, nie? No bo to byłoby takie trochę, no wiesz... Nie, właśnie to było fajne, na przykład wiesz, że... No, może się nawet poświęcać dla innych, ale że ma zginąć i nie ma wstać. Ach, High School DxD. Ale mówicie o High School DxD czy High School of Dev? High School of the Dev. O DxD raczej mówię. No bo... Nie wiem, ja nie ogarniam tych dwóch anime, więc... No, on... Nie, ale nie, to tak, on ginie. On ginie, tylko że on ginie dlatego, żeby ten... On ginął po to, żeby wstać zaraz ten. Akame ga kill, jeżeli się nie mylę. Ale co Akame ga kill? I co to jest? Ja przychodzę i wszystkie ptaszki... High School DxD. O, High School DxD mówię. Tak. To było coś takiego, że on umiera. Ale on umiera ze względu na to, żeby się przemienić w wampira. Któremu potem dziewczyna jedna z palca wycyta złą energię. To jest w ogóle... What? Tak. To jest edgy. What? No musiałbyś obejrzeć. Oglądaj Dragon Balla, nie jakieś takie dziwne rzeczy. Dobra, ja tu to chcę zobaczyć tutaj, czy tutaj jest jakiś community. Hide character, wardrobe. O, ale ta młoda teraz złapała tego przez brzuch.
Blade'a. Nie. Ale widać, że to jeszcze nie jest maksimum tego, co mój kom wyciąga z tej gry. Ty, ci ludzie mi się podobają. Ten fajnie wygląda nawet. Muszę powiedzieć. Ej, co teraz, tych dobrych wszystkich zamordowali, tak? No. Nie, my dołączamy jeszcze do tych złych, tak? Nie, my będziemy musieli się zemścić. Z jakąś kotwicą na plecach, nie? Dobra, spoko. Ten wygląda syfnie. Ale strach. Czemu my w ogóle się nazywamy Cricket? A ten duży dryblas z pokazówki jest spoko, mi się z Piłżem kojarzy. Ogólnie trzech mistrzów, tak? Trzech leży. I został sam ten mały. O, ale ohydny set. Co to są w ogóle za, nie wiem, karałasze? Moonlight. Ale proszę mi go założyć. Nie zamienia się w wampira, tylko w diabła. No coś takiego, no to jest... To jest tak fajnie wytłumaczone tam wszystko. Ogólnie nie do końca... Inaczej, on się staje pomiotem po prostu. Może tak będzie najprościej wytłumaczyć. Nie wiem, czy mówię, co to jest na czacie. Dobra, to są wardroba, ale to co ja chcę znaleźć, to jest... Daily Dash? Aha. Czekaj, co? Aha, bo to jest Spin to Win. Jakieś community, żebym mógł Adama dodać do friendsów. Nie, czekaj, ja na razie jeszcze z tym przydupasami tu walczę. No tak, ale jeszcze... Fotogalerię, możemy foty sobie robić? Co oni dodali? To jaka dziwna gierka teraz jest. Znaczy, dziwne rzeczy znajduję. Czekaj, custom... Oj, ale to jest norma. Charakter info, charakter status, inwentory. Ja może bez tego z tym altem zrobię. Aha. Ej, dorąbista to jest. World map, party finder, nie. F4 to są friends, o. Dobra, czekaj, ja tych finderów chcę tu na siebie społkować. Ja muszę agrować ich, żeby być skuteczny, widzę tak zupełnie. Jaki ty masz nick? No, Mr. Rashibo, z pasem. Aha, MR. Dałem ci zapkę, nie? Dobra, to wiesz co, czekaj tylko sekundkę sobie tutaj z ikwą. Spoko, tam to F3 bodajże masz tego, nie? No, coś koło tego. Whee! Właśnie tym małym rzucałem, jak chcą. Lub Owari, no Seraf jest też fajny, nie? No, moim ulubionym animcem, nie licząc Dragon Balla oczywiście, jest oczywiście Helsing. No, moim ulubionym i tak jest Black Lagoon, bo to jest pierwszy, który oglądałem i się po prostu zakochałem w nim. Strasznie. Gintam, to jest klasyk. A znacie ten? Simonetę? Nie. Simonetę, ci co znają, to będą mieli bekę. Ciastka wypełnione miłością. Jedno anime, w którym główny bohater umiera w ciągu... Ciekawy sposób, to jest School Days. Nie wiem, zobaczę. Kończ ten tutorial. No poczekaj, teraz ten gościu tu gada, że otruł leki staruszkowi. Aha, no to też już ma jakąś końcówkę, nie? Feeling weak, master? I should have just taken the secret. Ja ściszę trochę muzę, żebyście słyszeli też dźwięki. Albo podbiję dźwięki z gry. O, tak też może być. Podbij dźwięki z gry. Opcje. Settings. Sound. The Twilight's Edge. O, The Twilight's Edge. Okej. Okay. Film. Mistrz Windu ewoluował. Ale on serio ewoluuje, co to ma być? Lol? Tylko ta jedna... Czekajcie chwilę, no mnie kumpel pisze na tym. Ej, staruszek trochę urósł. No on tam Transforma robi jak Goku, nie? No właśnie widzę, tak. O, i dziewka zarobiła w mordę.
Nie będę mu opowiadał o ciasteczkach Shinomety, bo to anime jest chore, to po pierwsze. Ty oglądasz to anime? No, to on wie o ciasteczkach, ciastka były chore. Mi kumpel powiedział, żebym to obejrzał, nie? Nie, Boże, o! Nie tylko ciasteczka są przepełnione miłością. Ale nie chcę nic mówić, nie? Jeszcze trochę z tym naszym rządem, nie? To może być podobnie. Ciasteczka z Szymonetą. No nie, nie, nie ciasteczka akurat, ale jeżeli chodzi o wszystkie zakazy, nie? Tak, ale nie mieszamy polityki do ten. Nie? No tak, tak, tak. Szkoda nerwów. O, czekaj, widzę Gidę Mojżesza. A czemu my robimy za zakładnika niby? No bo jesteśmy tacy słabi. Nie, nie jesteśmy. Nie jesteśmy słabi. Możemy to udowodnić. Jesteśmy słabi. Dajcie mi możliwość kontrolowania postaci, nie będziemy tacy słabi. Okej. Okay. Dobra, informacja, zawijmy sobie coś. Ej, no serio ten mistrzunio oddał miecz? Bo nie chciał zabić przydupasa jakiegoś tego? Oddał miecz, żebyś ty nie zginął, typie. No to jest głupota. To jest taktyczne samobójstwo. Dogoń go, dogoń go! Wypuść mojego pieska. Tylko szkoda, że ta postać nie ma żadnego doskoku przez to, nie? Przez to, że pod tabulatorem na DG. Nie, opublikował na fejsie? Info o streamie, a co? Nie, Adam aktualnie nagrywa cały materiał tak, na tak, ja nagrywam na tubę to, bo myślę, że gra patrząc na to, że jest właśnie czymś nowym, jest warta też pokazania, bo ja na przykład o tej produkcji dowiedziałem się przez przypadek od Tuzmana wczoraj. Bo nie słyszałem w ogóle o tej grze, a jest to czymś trzeba w MMO siedzieć. Tak, a jest czymś fajnym, rzeczywiście. No. Bardzo ładnie graficznie jest zrobiona przede wszystkim, co mi się bardzo podoba. I z tego co tutaj widzę, fabuła też jakaś taka bardziej... Nie jest taka płytka jak... Ciekawy materiał będzie, no. Tak, wy tam dyskutujecie, Shimoneta w tle, nie? No. Biegnij mój Afro Samuraju. Ej, ile można robić tutorial, Adam? No bo ja oglądam cały, nie? Aha, dobra. No to jak pierwszy raz przychodziłeś, to pewnie też oglądałeś. No, tak, nikt nie przetrwał czarnej róży, gówno prawda. Ten duży mi się podoba, Jezus Maria. On jest zarąbisty. Z tych złych. On no, ma... te rozmowy, no bo... Ale zauważ, że w streamie i w nagraniach na YouTubie głównie liczy się tego, same rozmowy i to, o czym się rozmawia, nie? No w dużym stopniu tak. Gameplay jest też dodatek. Ze względu też na to, jak na przykład nagrywam Dying Lighta z Bladym, jeżeli was interesuje ta gra, to zapraszam, bo w sumie ja wiem, że sam ja bym się męczył na przykład podczas mówienia o tej grze, bo tam nie ma o czym mówić, a cały czas mówić o czymś z własnego życia, z własnych przeżyć też jest ciężko. No, właśnie dobry, Dying Light jest świetny pod koopa, bo na koopie rzeczywiście można coś tam ogarnąć takiego bardziej z sensem, nie? Ja w Dying Light fajny granat znalazłem. Jaki? Nazywa się, ja go nazywam nalot, rzucasz granat i po chwili z nieba spada taka rakieta. Aha, okej. Okay. Jest też granat, który powoduje, że jak rzucisz, to podbija moby i je fryzuje w powietrzu. Aha. Czekaj, teraz nas budzi ta? Chapter 1 Revenge. O, to już skończyłeś tego, tutorial. No tak, już go kończę. Teraz tam pogadasz sobie w domku i wyjdziesz na tego, wyjdziesz na plac. Czekaj, nie wiem jak... F4 masz tego friendsów, nie? To masz zaakceptować Dobra. Od razu. I się tego spartujemy. Czekaj. Tak, jest. Tylko, że się nazywa Exp Calibur. Tak, Exp Calibur, tak. I Alko... Exp, tam jest P. Tak, Exp Calibur i jest też Alko Macheta.
Dużo życie jest fajne. No i ogólnie te wszystkie rzeczy robię, bo właśnie gram z Bladem, a Blady to wszystko zna i to jest takie trochę bykowe. Nie, także mówię, zapraszam, no bo materiał, my taką, no my często taką bekę sekręcimy. Troll nad trollem z nami są, nie? To DL? Dying Light? Nie, DL to jest... to jest survival horror, ten, survival zombie, nie? Ale który? DL, Dying Light, nie? Mhm. To nie jest MMO w ogóle, w żadnym stopniu. Tam masz koopa do 6 osób, tak, ale to nie jest MMO. Z połączeniem by... Wyszedłeś już z tego domku? Poczekaj, mam loading screen. Aha. Dobrze, tutaj to przeskipujmy sobie. Tak, mogę walczyć. O, fajne. Znaczy tam są takie backowe broni jak w ty. Wychodzę już. Jak się... Aha, no to F4 i tam masz tego, nie? Friends? F4 i masz friend list i będziesz mieć zapkę ode mnie. Nie mam. Find friend, jak się nazywasz? Afrotuz, Afry, Oty, Uzy. A z dużej to z dużej. Dobra. Okej, okay, friends. Mam cię. Party. Okej, spoko. Tylko wiesz co, ja będę miał teraz obiad i w tym momencie też dziękuję wam, moi mili. I do następnego materiału z Blade and Soul. Trzymajcie się, hej. Żegnasz się, Tuzman? No, na razie. Hej, siemaneczko, ludzie.